Chcemy obliczyć sumę dwóch wyrażeń wymiernych. Pierwsze to jest 5x podzielone przez 2x minus 3, a drugie minus 4x kwadrat podzielone przez 3x plus 1. No i teraz zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. No dobrze, to teraz spróbujemy je tutaj razem rozwiązać. Więc tak, no, pierwsza rzecz to te dwa wyrażenia wymierne mają różne mianowniki. Gdyby to były ułamki, jeżeli pomyślimy o zwykłych ułamkach, na przykład gdybyśmy chcieli dodać 5 szóstych i do tego byśmy chcieli dodać 1 czwarta, no to jak dodajemy ułamki? No musimy sprowadzić do wspólnego mianownika. No wspólny mianownik to jest zawsze iloczyn dwóch mianowników, prawda? To jest taka liczba, która dzieli się przez obydwa, czyli tu było 6 razy 4, czyli było 5, prawda? 5 szóstych, czyli mnożymy licznik i mianownik przez 4, a tutaj byśmy musieli pomnożyć licznik i mianownik przez 6. No i w przypadku liczb, akurat w przypadku szóstki i czwórki, jest mniejszy wspólny mianownik, ponieważ one mają pewien wspólny czynnik, nie są to liczby względnie pierwsze, ale iloczyn zawsze jest dobrym wspólnym mianownikiem dla dwóch ułamków. No i podobnie musimy zrobić tutaj dla tych naszych wyrażeń wymiernych. No one widać, że nie mają wspólnego czynnika, wobec tego nie ma prostszego postępowania niż po prostu pomnożenie. No wspólny mianownik to jest iloczyn dwóch tych mianowników. No dobrze, czyli teraz tak. Pierwszy ułamek musimy mnożyć, prawda, ten wspólny mianownik to będzie iloczyn, czyli 2x minus 3, 5x. No i musimy ten wspólny mianownik, czyli mnożymy przez 3x plus 1, to będzie wspólny mianownik. No ale oczywiście jak chcemy, żeby wartość tego ułamka się nie zmieniła, wartość tego wyrażenia się nam nie zmieniła, wobec tego musimy licznik i mianownik pomnożyć przez 3x plus 1. Więc to jest nasze pierwsze wyrażenie. No i podobnie musimy zrobić w naszym drugim wyrażeniu, tym razem jest 3x plus 1, tu jest minus 4x kwadrat, no i tutaj przez 2x minus 3 musimy pomnożyć. 2x minus 3 razy 2x minus 3. O! I teraz już mamy sumę dwóch wyrażeń o tych samych mianownikach, no wobec tego po prostu dodajemy liczniki. Czyli to będzie równe. Może będziemy kontynuować tutaj. Czyli ten mianownik można przepisać, to będzie iloczyn. No można by to wymnożyć, ale to chyba nie ma zbytniego sensu, to w niczym nie upraszcza. No dobrze, i teraz sprowadzam, czyli te rzeczy dodajemy liczniki, może wymnożymy, może coś nam się uprości. Czyli to jest tak, 5x razy 3x to jest 15x kwadrat plus 5x. Tak, plus 5x razy 1, to jest plus 5x, potem mamy co? 2x razy minus 4x kwadrat, tak? Czyli to jest minus 8x do trzeciej. I potem jest co? Minus 3 razy minus 4, czyli plus 12x kwadrat. No to co? To tak, coś tu możemy uprościć, mianowicie. No jeszcze może względem potęg uporządkujmy, jest minus 8x do trzeciej, potem x kwadrat jest 27, tak, i jest 5x. No i tu jest mianownik, jest 2x minus 3 razy 3x plus 1. No i co? Moglibyśmy jeszcze tutaj wyłączyć sobie x przed nawias z licznika i wtedy byśmy mieli trójmian kwadratowy w liczniku. No moglibyśmy też spróbować znaleźć jego postać iloczynową, no ale może poprzestańmy na tej postaci. Prawda? Czyli to jest minus 8 do trzeciej plus 27x kwadrat plus 5x podzielone przez 2x minus 3 razy 3x plus 1.